pierwsze przymrozki już były, dlatego trzeba dynię zebrać, no inaczej przemroziłoby ją, także musimy ją pozbierać, żeby kury i kaczki, gęsi miały co jeść. No i wiadomo, my też jakąś zupę z tej dyni zrobimy, ale głównie sadzę dla kur, żeby miały coś zamiast zielonego na zimę. Tą dynię mam tak gdzieś do lutego, marca. Także skutecznie zastępuję zielone, że tak powiem, warzywa, trawę, wszystko. Także dzisiaj będzie akcja dynia. Jeszcze ostatnie cukinie, bo to wiadomo będzie dla kur. Ale coś jeszcze można z tego upiścić. No w tym roku niestety dynią się nie mogę pochwalić. Nie porosła taka jak co roku. Chyba to jest najsłabszy rok, odkąd dynię uprawiam. Ale lepsze to niż nic. Trzydziestka ładnie cyka. No a jeżeli chodzi o dynię, no to w tym roku nie mam się bardzo czym pochwalić. Bo w zeszłym roku z mniejszego kawałka zebrałem dwie takie przyczepy, a w tym roku jest jedna niecała. Dużo małych dyni, w ogóle nie było żadnej dużej. Zdarzały się takie lata, że miałem dynie ważące po 50 kg, a teraz jak widać szału nie ma. No, tu się coś wybierze, będzie dla nas, a reszta dla kur. Także tak to u mnie wygląda. Jeżeli się wam podobają takie filmy, to zapraszam do komentowania, do subskrybowania, bo dużo osób odwiedza kanał, a mało subskrybuje. Także zachęcam jeszcze raz do subskrybowania, będę wrzucał coś częściej. No i to by było na tyle.